Z nami Mateusz Tryc, witam serdecznie. Witam, cześć. Jesteśmy w Warszawie w restauracji Champions na oficjalnej ceremonii ważenia przed jutrzejszą galą w Legionowie. Powiedz nam, jak się czujesz, jak ci minęły przygotowania? Wszystko w porządku, tak. Jakieś tam, wiadomo, małe urazy, mikrourazy, ale to każdy je ma. Czuję się dobrze, wszystko okej. Okay. Powiedz nam, kiedy dowiedziałeś się, że na tej jutrzejszej gali zaboksujesz? Czy miałeś wystarczająco dużo czasu na dobre przygotowanie się? Bo wiemy, że dobry obóz trwa minimum 10 tygodni. Tak, tak. To już wcześniej wiadomo było, że boksuję na tej gali. Teoretycznie na początku miała być ta gala bodajże w kwietniu. Ona była przesunięta, dlatego te przygotowania były bardzo długie, mozolne, męczące, ale chyba lepiej dłuższe niż za krótko. Powiedz nam teraz coś na temat twojego rywala. Wymień jego dobre strony. Na pewno był analizowany, jak to wszystko wygląda. No właśnie, z moim rywalem jest pewien problem, bo został zawrócony, tak się dowiedziałem dzisiaj, właśnie przed ważeniem, że został on zawrócony wczoraj na lotnisku, także rywal będzie inny, bodajże jakiś Ukrainiec, ale jeszcze nic nie mogę powiedzieć, nic nie mogę potwierdzić. Także czekamy na potwierdzenie mojego rywala. Ale co by się nie działo, jutro wystąpisz, tak? No myślę, że tak. No jestem przygotowany i bardzo by było mi przykro, gdybym nie zaboksował. Ostatni twój pojedynek, bodajże w lutym, w Wyszkowie, w rodzinnym mieście. Powiedz mi, czy tą formę żeś podtrzymywał od tamtej pory? Tak, zrobiłem tylko 2 dni przerwy, tak jak wiadomo, bo miała być gala w kwietniu, także króciutka przerwa i od razu wróciłem do treningów. Później dowiedziałem się, że ta gala zostanie przełożona, także troszeczkę zmieniliśmy cykl treningowy, ale nadal trenowałem. Czy fakt, że jutro wystąpisz przed walką wieczoru, daje ci jakąś motywację? Bardzo się z tego cieszę, że będę, jestem planowany coraz wyżej w rozpisie, to znaczy, że moje walki się podobają, że przyciągam sporo kibiców i przed telewizorami i kibiców, którzy przyjeżdżają na galę. Na pewno to będzie bardzo miłe dla mnie, ale mój styl się nie zmieni, żadnej presji dodatkowej nie czuję, także mam nadzieję, że będzie wszystko ok. To miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych zawirowań, że ten zawodnik jednak zostanie znaleziony w ostatnim czasie. I co, czekamy na jutrzejszy pojedynek i na dobrą bitkę. Dokładnie. Dziękuję bardzo.